dobry, witam Was bardzo serdecznie w wakacyjnym wydaniu Literackiego Flasha. Znajdujemy się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach w chwili numer 16, w pięknej dzielnicy Sośnicy. Chciałabym Wam polecić książkę znanej i lubianej piosenkarki Agnieszki Chylińskiej, Zezia i Giler. Jest to niezwykła książka skierowana do młodego czytelnika, a jednocześnie napisana tak, by i dorosły się nie nudził i przy jej lekturze i z przyjemnością przeczytał całość. Głównymi bohaterami książki są 8-letnia Zuzia, zwana Zezią, w związku z tym, że nosi okulary, i jej młodszy brat Czarek, zwany Gilerem. Winien jest uporczywy katar, a resztę domyśli się sami. Składa się z 13 rozdziałów, a każdy z nich to osobna historia, która kończy się morałem lub jakimś przesłaniem. Zezia, główna bohaterka, jest też narratorką książki, gdzie dzięki niej poznajemy historię rodziny Zezików. Zezia jest bohaterką, która budzi sympatię, ma świetny zmysł obserwacji, potrafi rewelacyjnie podsumować dorosłych. Zapraszam Was też na Instagrama Agnieszki Chylińskiej, ponieważ czyta tam fragmenty swojej książki.